Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. W żywności, którą spożywamy, ukrytych jest wiele potencjalnie niebezpiecznych substancji. Jedną z takich substancji jest akryloamid, o którym pewnie mało kto słyszał. Proszę powiedzieć, co to jest? Akrylamid to związek chemiczny, to tak naprawdę takie bezbarwne i bezzapachowe ciało stałe o małej masie cząsteczkowej, które od lat 50. ubiegłego wieku wykorzystywane jest w produkcji różnego rodzaju tworzyw sztucznych, które następnie wykorzystywane są między innymi jako wypełniacze filtrów do oczyszczania wody pitnej czy też wody wodociągowej, a także w przemyśle papierniczym, tekstylnym, kosmetycznym czy też tworzyw sztucznych. To skąd taka substancja się w żywności znajduje? Do niedawna właściwie uważano, że akrylamid jest substancją, która naturalnie nie występuje w przyrodzie. Jednakże w kwietniu 2002 roku stwierdzono, że akrylamid powstaje w żywności wysoko przetworzonej w temperaturze powyżej 120 stopni. I od tego czasu zaczynamy mówić, że akrylamid występuje w różnego rodzaju produktach żywnościowych. A proszę powiedzieć, w jakich produktach spożywczych najczęściej występuje? Akrylamid w największych ilościach występuje w produktach ziemniaczanych, takich jak chipsy czy też placki ziemniaczane, ale także we frytkach. Akrylamid występuje także w przetworach zbożowych, takich jak płatki śniadaniowe, pieczywo, zarówno świeże, jak i pieczywo chrupkie. Występuje także w kawie naturalnej czy kawie rozpuszczalnej. Proszę powiedzieć, co wiemy na temat potencjalnej szkodliwości akrylamidu dla zdrowia? Na kulturach bakteryjnych i na zwierzętach udowodniono, że akrylamid ma działanie neurotoksyczne, genotoksyczne i kancerogenne. Jeśli chodzi o ludzi, to działanie neurotoksyczne zostało stwierdzone w przypadku osób, które są narażone na ten związek przemysłowo, czyli pracują przy jego produkcji. Jednakże pomimo, że nie udowodniono, że związek ten ma działanie kancerogenne na człowieka, to Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem w 1994 roku stwierdziła, że akrylamid jest związkiem prawdopodobnie rakotwórczym dla człowieka. Czy wiadomo, jaka ilość akrylamidu spożyta z pożywieniem może stanowić zagrożenie? Nie jest określone, że jest jakaś wartość, której człowiek nie powinien przekroczyć, jeśli chodzi o pobranie akrylamidu z żywnością, czy też z innych źródeł, bo wiadomo jest także, że akrylamid powstaje w papierosach w czasie spalania dymu i także dostaje się u osób, które palą, drogą oddechową do organizmu. Czy przemysł spożywczy w jakikolwiek sposób próbuje wpływać na ograniczenie zawartości akrylamidu w swoich produktach? Tak, przemysł ma taki dokument wydany przez Food Drink Europe, czyli to jest Konfederacja Producentów Żywności i Napojów Unii Europejskiej, którym określono, ostatni dokument jest wydany z 2014 roku, ale teraz trwają prace nad jego nowelizacją, w którym producent ma, w zależności od grupy produktów spożywczych, ma wskazane metody, które pozwolą mu na pewne ograniczenie zawartości akrylamidu w żywności. Te metody powinny być wdrażane przez przemysł, tym bardziej, że Komisja Unii Europejskiej w 2011 roku w styczniu wydała zalecenie, w którym określiła wartości wskaźnikowe, które nie powinny być przekraczane w poszczególnych grupach produktów żywnościowych. Oczywiście to nie jest tak, że w produkcie nie może znajdować się wyższa zawartość, jednakże jeśli taka zawartość zostanie stwierdzona w trakcie urzędowej kontroli żywności, to
przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej zobowiązani są do przeprowadzenia wspólnie z producentem tej żywności takiego dochodzenia, w wyniku którego będzie można stwierdzić, czy dany producent stosuje jakiekolwiek narzędzia i czym jest spowodowana ta wyższa niż wartość wskaźnikowa zawartość akrylamidów w żywności. Czy są jakieś normy, regulacje, limity, ustalenia, ograniczenia jakby takie ustawowe, czy które Państwo narzuca, żeby ilość tego akrylamidu monitorować? Tak, akrylamid jest monitorowany w Polsce od 2004 roku. Na początku były to tylko produkty ziemniaczane i był to monitoring, który był prowadzony przez Urzędową Kontrolę Żywności, tak naprawdę Państwową Inspekcję Sanitarną, według zasad ustalanych tutaj u nas w Instytucie Żywności i Żywienia. A od 2007 roku pojawiło się zalecenie Komisji Unii Europejskiej, które zobowiązuje zarówno Polskę, jak i inne kraje Unii Europejskiej do prowadzenia badań monitoringowy. Czy dobrze rozumiem, że akrylamid powstaje również w warunkach domowych, kiedy smażymy sobie ziemniaczki czy robimy frytki? Tak, akrylamid powstaje nie tylko w czasie przemysłowej produkcji żywności, ale także w warunkach domowych. Jeśli będziemy smażyć czy też piec, tak jak wspomniał Pan tutaj, ziemniaczki czy też frytki, to będziemy mówić, że tej żywności także w warunkach domowych powstaje akrylamid. I czy to jest tak, że jeżeli wizualnie możemy stwierdzić, że coś się nam pięknie przypiekło, przyrumieniło, to już tam na pewno jest akrylamid? Wiemy z szeregu badań, zarówno naszych tutaj krajowych, jak i także światowych, że czym ciemniejszy jest produkt, czyli czym bardziej jest przypieczony czy też przysmażony, szczególnie dotyczy to produktów ziemniaczanych, ale także zbożowych, to tym wyższą mamy zawartość akrylamidu w żywności takiej. Więc tak naprawdę powinniśmy się starać, że ja wiem, że konsumenci powiedzą, że wolimy bardziej przypieczone czy ziemniaczki, czy frytki, czy bardziej wypieczone pieczywo, jednakże powinniśmy się starać, żeby to, te produkty oczywiście nie były surowe, ale jednakże, żeby miały taką złocistą czy też złotawą barwę niż taką bardziej ciemniejszą. Bo oczywiście w tych produktach wtedy będziemy mieć wyższą zawartość akrylamidu. A czy możemy wysnuć z tej rozmowy taki wniosek, że w ogóle smażenie i pieczenie to są jakby takie no, gorsze metody przetwarzania żywności? Nie, nie możemy tego oczywiście powiedzieć, że są to gorsze metody przygotowywania żywności, bo nie oszukujmy się, człowiek od szeregu lat zarówno poddawał żywność pieczeniu, jak i smażeniu, takie produkty spożywał i oczywiście nie powinniśmy mówić, że nie, smażenie czy pieczenie jest to zła metoda obróbki, jednakże powinniśmy żywność, którą spożywamy, spożywać urozmaiconą, bo jeśli będziemy spożywać żywność urozmaiconą i oczywiście w pewnym stopniu troszeczkę ograniczymy te metody obróbki w naszej diecie, to zawartość akrylamidu nie będzie tak wysoka. Oczywiście jeśli będziemy smażyć i będziemy spożywać codziennie frytki czy też chipsy, jeszcze te produkty będą mocno wysmażone. Jeśli będziemy pić duże ilości kawy, i to nie tylko kawy naturalnej, ale także kawy rozpuszczalnej, zwłaszcza kawy, która w swoim składzie zawiera duże ilości cykorii prażonej, to oczywiście nasza dieta będzie charakteryzować się wysoką zawartością akrylamidu. Słyszymy od lat zalecenia dietetyków, którzy mówią, że jednak najzdrowsza forma przygotowywania posiłków to jest gotowanie na parze. Tak, rzeczywiście tak mówi się, że jest to najlepsza forma. To tak jak ja wspomniałam, ja nie mówię, żeby codziennie smażyć czy codziennie piec. Róbmy to z umiarem, od czasu do czasu i myślę, że wtedy będziemy zdrowsi. Co z teoretycznie zdrowym chlebem razowym? On przeważnie jest taki mocno brązową, wypieczaną skórkę. Tak naprawdę on nie jest to produktem, który ma bardzo mocno wypieczoną skórkę. Oczywiście jest to chleb, który jest razowy. To jest wyprodukowany w znacznej mierze albo z samej mąki żytniej, albo w znacznej, przeważającej ilości mąki żytniej. Bardzo często też producenci pieczywa dodają różne składniki, na przykład karmel, który powoduje, że pieczywo razowe jest bardziej ciemne, ale to nie znaczy, że ono ma naprawdę w jakimś bardzo mocnym stopniu wypieczone skórkę. Z badań prowadzonych w Instytucie Żywności i Żywienia wynika, że pieczywo
razowe, czy też pumpernikiel ma wyższą zawartość akrylamidu, jednakże te wartości nie są tak strasznie wysokie w porównaniu z pieczywem pszennym. Wspomniała Pani o kawie, którą też Polacy spożywają dość często i która nawet jest rekomendowana przez Instytut Żywności i Żywienia jako napój, no, w umiarkowanych ilościach prozdrowotny. Proszę powiedzieć, wybierać jasno paloną czy mocno paloną, bo są takie kawy? W przypadku kawy mamy sytuację odwrotną, ponieważ akrylamid w kawie powstaje w tym pierwszym okresie prażenia ziaren, więc im dłużej produkt jest prażony i czym bardziej ma ciemną barwę, tym jest niższa zawartość akrylamidu. Przypuszcza się, że w takiej kawie prażonej, którą my możemy kupić zarówno w ziarnach, jak i też mieloną, mamy około od 20 do 40% tej maksymalnej zawartości akrylamidu, która się wytwarza w ziarnach palonych w pierwszym etapie prażenia. No to podsumowując, powinniśmy się bać tego akrylamidu, starać się ograniczać go w naszej diecie, czy też, skoro Pani mówi, że pieczenie, smażenie od dawna jest stosowane, jakoś żyjemy, no to jednak nie ma się czym przejmować? Moim zdaniem powinniśmy przede wszystkim skupić się na tym, aby nasza dieta była jak najbardziej urozmaicona. Bo wtedy każdego dnia będziemy dostarczać różne produkty i tak jak wcześniej wspomniałam, różne produkty mają różną zawartość akrylamidu. Oczywiście powinniśmy unikać, znaczy może nie tyle unikać, co ograniczać w pewnym stopniu produkty takie jak frytki czy chipsy, bo one nie tylko ze względu na akrylamid nie są zalecane w naszej diecie, ale broń Boże, nie chcę powiedzieć przez to, że takich produktów nigdy nie powinniśmy spożywać, bo zdarza się tak, że każdy konsument ma danego dnia zapotrzebowanie na jakiś produkt, więc wydaje mi się, że urozmaicenie naszej diety jest tym elementem, który powinniśmy stosować także jeśli chodzi o akrylamid. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.